Czas porozmawiać na temat cukru. Ludzie nazywają go słodkim nektarem bogów, który od wieków zniewala ludzkie kubki smakowe. Ale dlaczego? Kiedy zaczynamy spożywać cukier, nasz organizm zamienia go w energię, którą mogą wykorzystać nasze komórki. To jest jak najdroższe paliwo, które napędza nasz samochód i smakuje. Chociaż jest ważnym źródłem energii, to niestety jest bardzo uzależniający. Jak tylko jemy coś słodkiego, w naszym mózgu uwalnia się dopamina, czyli neuroprzekaźnik związany z uczuciem przyjemności i nagrody. Oto jak działa. Jeśli pojawimy się w kuchni i dokonujemy wyboru między zdrową żywnością, taką jak orzechy, a czymś słodkim i przyjemnym jak czekolada, nasz mózg wybierze opcję, która uwalnia więcej dopaminy. No dobra, ale przecież to nie jest taki problem zjeść sobie kawałek czekolady tu i tam. Ale jak tylko cukier w czekoladzie uwolni w naszym mózgu dopaminę, będziemy pragnąć go jeszcze więcej i więcej. Nieustannie będziemy szukać przyjemnego doświadczenia związanego z czymś słodkim, co będzie prowadzić do uzależnienia, bez którego nie możemy żyć. I z tego powodu ludzie zaczynają się źle czuć, są otyli i mają problemy ze zdrowiem. Przerażająca rzeczywistość jest taka, że w dzisiejszych czasach prawie wszystkie produkty w sklepie zawierają cukier. Miliony ekspertów próbują znaleźć najsprytniejszy sposób na to, aby obchnąć nam swoje produkty, które rzekomo są zdrowe i nie zawierają cukru. Tak, abyśmy sięgali po nie na co dzień. Najsmutniejsze jest to, że często mimo naszych najcięższych starań w dbaniu o nasze zdrowie, często jesteśmy nieświadomi tego, że sami sabotujemy swoją dietę, wybierając produkty pozornie zdrowe. Trudno uwierzyć, że coś tak pysznego jak cukier może być naszym wrogiem numer jeden, ale badania jasno pokazują, że spożywanie go jest negatywne dla naszego zdrowia. Słuchajcie, jako wykwalifikowany trener personalny pomogłem już naprawdę tysiącom osób osiągnąć ich cele fitness, i przez ten czas wykryłem jedną zależność. Wiele osób ma po prostu problem z cukrem. Postanowiłem wyjść naprzeciw i zrobić 30-dniowy challenge, gdzie wycinam kompletnie cukier po to, aby zmienić moje relacje z jedzeniem i być może zainspirować kogoś z Was do tego samego. Oto zasady na następujące dni. Zakaz spożywania cukru z produktów przetworzonych. Jedyny cukier, jaki wolno mi spożywać, to fruktoza z owoców. Koncentruję się tylko na zdrowym, nieprzetworzonym jedzeniu, takim jak warzywa, pełnoziarniste produkty, chude mięso. Mogę jeść zdrowe zamienniki. Nawadniam się. Skoro zasady już są ustalone, zaczynajmy to wyzwanie. Czuję, że to będzie cudowny dzień, słuchajcie. Chciałbym wam komuś przedstawić. To jest Bożenka. Najwspanialszy piesek ever. O, cię przywitam. Chyba się wstydzi. Zawsze byłem nastolatkiem. Nie nabiłem się. 10 lat później, słuchajcie, jestem gościem, który po prostu uwielbia zawsze czytać, uwielbia zawsze się czegoś dogadywać. Stanowiłem jeszcze się zacząć się uczyć holenderskiego języka. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wykupiłem kurs, uwaga, od Macieja Wieczorka. Jestem już na czwartym dniu. Kochani, uczymy się języka, nie jemy cukru. Jest tak. Nie, Bośka? Kiedy wróciłem do domu, przygotowałem sobie owsiankę i pojawił się malutki problem. Zamiast rozkoszować się idealnym śniadaniem, musiałem zjeść je bez ulubionych dodatków. Potem przyszedł czas na siłownię. Na ten moment staram się zbudować siłę, aby osiągnąć cele, które sobie założyłem. 200 na martwy i przysiad. Szybko się zorientowałem, że mam sporo siły na treningu, dlatego że zjadłem wartościowe śniadanie. Potem wspólnie z Moniką przygotowaliśmy nasze ulubione kanapki z pastą fasolową. Najedzony i wyćwiczony od razu przystąpiłem do swojej pracy. Przez następne kilka godzin odpisywałem podopiecznym oraz planowałem spoty do tego filmu. Czułem się świetnie, wiedząc, że nie zjadłem żadnych przetworzonych rzeczy. Postanowiłem wykorzystać maksymalnie moją produktywność, kończąc wszystkie zadania. Słuchajcie, właśnie kończę pracę. Generalnie mam problem, bo mam spadek energii. I teraz normalnie bym sobie powiedzieć coś słodkiego. Natomiast zrobiłem sobie kawę, ale co to za kawa bez kawałka czekolady, co nie?
Słuchajcie, właśnie usiedliśmy na łóżko, chcemy zakończyć dzień i zrobić małe podsumowanie. Dzisiaj pierwszy dzień bez cukru i powiem wam, z ręką na sercu, mi było ciężko. 7 dni bez słodkiego, będą zerwane relacje. Dzisiaj dzień pierwszy, jestem z siebie zadowolony. Monia też idzie ze mną łeb w łeb. Zobaczymy, co nam przyniesie to wyzwanie. Mam nadzieję, że coś dobrego i może uda się na dłużej w nim wytrwać. Dzień dobry, moi drodzy. Zaczynam dzień od szklanki z solą. Cześć, kochanie. Nie zrób. No jak go nie kochać, nie? Zobacz, to mordę ty. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że drugi dzień nie należał do najłatwiejszych. Na początku razem z Moniką wybraliśmy się do naszej ulubionej kawiarni, ale tym razem bez ulubionego sernika. Oboje czuliśmy się trochę roztrzęsieni i pragnęliśmy coś zjeść. Taki kawałek ciasteczka byłby cudownym dopełnieniem dzisiejszego poranka. Ale od razu sobie przypomnieliśmy nasze cukrowe wyzwanie i obietnicę, której nie mogliśmy złamać. Potem wróciłem do domu i chwila w pracy na komputerze. Na co dzień korzystam z porannego karnetu na siłownię, dlatego po krótkiej chwili wybrałem się na mój trening. Pani, mamy problem. Jestem głodny. Nie tym razem. Po siłowni wróciłem do domu i razem z Moniką zaczęliśmy remont w pracowni. Teraz po prostu nasz content, mój nasz, nie wiem już co powiedzieć, będzie jeszcze lepszy, będzie do was jeszcze lepiej trafiał. Kiedy nastał wieczór, zdałem sobie sprawę, że zapomniałem zrobić zakupy na kolację. Oboje byliśmy wyczerpani i głodni i w takich momentach łatwo pójść na łatwiznę i chwycić posłowie. Na szczęście cały cukier został wyrzucony, a ja mam ogromny przywilej, że Monika jest utalentowanym kucharzem i szybko wymyśliła nam kolację. Słuchajcie, jest problem. Mamy godzinę 23. Ja właśnie sobie robię herbatkę, żeby położyć się spać, przeczytać moją książeczkę. I zawsze, kochani, zawsze wjeżdżała ciemna czekolada, której tu nie ma. I przed chwilą właśnie powiedziałem do Moniki, że jak to jest dobrze po prostu nie kupywać słodkiego do domu, bo w tym momencie właśnie bym po niej sięgnął. Ale że go po prostu nie ma, fizycznie go tu nie ma, to nie mogę go zjeść i w sumie sam nie mogę w to uwierzyć. Na razie przynosi to same pozytywne rzeczy. Jestem z siebie zadowolony. No, czuję taką wewnętrzną satysfakcję z tego, że już to jest któryś dzień, a ja dalej nie ruszyłem słodkiego. Dzień dobry, moi drodzy. Słuchajcie, właśnie dostałem wiadomość, że muszę jechać do Holandii, więc czeka mnie 10 godzin na podróż w samochodzie, bo oczywiście nie lecę samolotem, bo to kosztuje 200 euro. Także dzisiaj jeszcze muszę być w Nederland. Let's go. Ja już właśnie zgłodniałem i tym razem nie dam się nabrać. Przygotowałem sobie owsianeczkę. Tu chodzi pan z takim wózeczkiem, ale tam na pewno nie ma nic zdrowego. Takie podróże mają to do siebie, że łatwo o ustępstwa wiedzie. Ciągły pośpiech oraz brak czasu i dostępu do zdrowej żywności powodują, że ulegamy pokusie. Często zatrzymujemy się na pobliskich stacjach, aby tylko napełnić nasz żołądek. Takie miejsca zazwyczaj są wypełnione produktami przetworzonymi i bogatymi w cukier, dlatego zawsze pod ręką mam zdrowe jedzenie. Maxi King, czyli najlepsze słodkości ever. A ja muszę ze swoimi orzechami tutaj, ale dam radę, nie złamię się. Challenge musi zostać dokończony. Pomimo wyzwań związanych z moją podróżą do Holandii i pokus na słodycze, udało mi się utrzymać moje postanowienia w rydzach. Jeśli mam być szczery, to mega się cieszę, że w końcu odwiedziłem moich przyjaciół, ale wiedziałem, że moja silna wola zostanie wystawiona na próbę. Sernik, który niestety muszę mówić.
Dokonywanie zdrowych wyborów żywieniowych, w szczególności podczas podróży lub w sytuacjach towarzyskich, jest kluczem do osiągnięcia osobistych celów i utrzymania zdrowego stylu życia. Cieszę się towarzystwem Piotra i Haliny, byłem z siebie ekstremalnie dumny, że nie tylko utrzymałem dietę na medal, ale przez cały wyjazd nie dotknąłem słodyczy. Ja już spakowane, jutro wjeżdżam do Polski. Pogotowałem sobie posiłki tak, żeby jutro nic przypadkiem nie kupować na stacjach w McDonaldzie. Teraz idziemy pochillować trochę, pożegnać się z moimi przyjaciółmi. Jutro powrót do Polski. No więc najgorszą rzeczą, jeśli chodzi o ten cały cukier, to jest to, że on jest naprawdę mega uzależniający i negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Mając 18 lat, ja po prostu potrafiłem zjeść tony słodkiego. Pamiętam moją mamę, która chciała mi po prostu pomóc, kupowała tabletki, to był chyba chrom, zdaje się. Po prostu nie umiałem się opanować. Jeśli miałbym na to spojrzeć teraz, kiedy jestem trenerem personalnym i naprawdę cenię sobie zdrowy styl życia, nie chcę mieć sytuacji, w której nie potrafię sobie odmówić batonika. I przez ostatnie naście lat naprawdę ograniczyłem cukier, no nie mogę powiedzieć do praktycznie zera, ale głównie to były owoce, to było odświętnie coś do zjedzenia u babci, ale jak tylko zbudowałem formę, znowu zacząłem sobie pobłażać. Kiedy tylko się nudziłem, od razu chwytałem za słodkie. Do kawy, do herbaty, do Netflixa, przed siłownią. Zawsze jakimś dziwnym trafem przychodziła okazja do tego, żeby znowu chwycić za batonika w biedrze i go wziąć i po prostu zjeść. Wszystko jest dla nas. Jak tylko trzymamy odpowiedni balans, to jest w porządku. Ale jak zaczniemy przesadzać i opychać się bez upamiętania, przestajesz kontrolować swoje decyzje, wtedy masz problem. Jeśli masz problem ze słodkim, to niech twoim nawykiem stanie się po prostu jedzenie zdrowych produktów, czyli warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów, które mają te dobre węglowodany. Bo jeśli spożywasz te węglowodany proste, czyli te, które są w słodyczach, one od razu są trawione i uwalniane do twojego krwiobiegu i dlatego często czujesz kopa po zjedzeniu na przykład pączka lub wypiciu coli. Po spożyciu takiego smakołyku twoja glukoza w organizmie wzrasta, przez to twój organizm przechodzi w stan awaryjny, uwalniając insulinę, która z kolei próbuje jakby zatrzymać ten nadmiar cukru, przez co masz spadek energii. Więc jeśli regularnie spożywasz cukier na co dzień, masz wahania energii, bo twój organizm nie wie, co się dzieje, a wszystko zaczyna się od jednego batonika. A to z kolei wywołuje u ciebie stres, obniża zdolność koncentracji i jasnego myślenia. Cukier pod wieloma względami jest po prostu trucizną, ale na szczęście możesz łatwo wyeliminować ją z diety. A jeśli to zrobisz, to gwarantuję ci, że poczujesz momentalnie poprawę w takich aspektach jak zdrowie, energia oraz sprawność fizyczna. Także detoks powoli dobiega końca i muszę wam powiedzieć, że mega mnie cieszy fakt, że mi się udało ukończyć najzwyczajniej. Razem z Moniką przez 40 dni nie jedliśmy nic słodkiego, a jedyne, czym tak naprawdę się wspomagaliśmy, to zdrowymi zamiennikami, owocami i generalnie zdrową dietą. I muszę wam powiedzieć, że ja czuję się świetnie. I nie sądziłem, że uda mi się go ukończyć i jestem z siebie mega, mega dumny. Uważam, że stanowczo powinniśmy przykładać specjalną uwagę na to, co wkładamy do ust. Bo w dzisiejszych czasach wszystkie produkty są chowane pod maską zdrowych, gdzie w rzeczywistości tak nie jest. Firmy robią naprawdę wszystko, żeby jakby przekonać cię do ich wysoko satysfakcjonujących produktów, a osoba, która chwyta takie jedzenie na co dzień, mylnie może uważać, że jest na diecie, gdzie w rzeczywistości dostarcza swojemu organizmowi cukru i w ten sposób sabotuje swoją dietę. Dlatego uważam, że powinniśmy być naprawdę świadomi i zwracać szczególną uwagę na rzeczy, które kupujemy w sklepie. Co wyciągnąłem z ostatniego miesiąca, to że musimy przykładać specjalną uwagę do tego, co kupujemy oraz, że nie warto trzymać słodkiego w domu. Idź dalej, nie zatrzymuj się, nie patrz w tę stronę, idź! Bardzo źle. Bardzo. Muszę powiedzieć, że nie było łatwo. Tak jak mijały kolejne dni, zacząłem obserwować coraz więcej korzyści płynących z tego wszystkiego. Po pierwsze, poprawiłem swój poziom energii, dzięki czemu stałem się bardziej produktywny oraz byłem o wiele bardziej aktywny w ciągu dnia. Chyba się zapisuję na CrossFit, mówię wam, wow.
Wow. Dzięki dokładnemu sprawdzaniu każdego produktu zwiększyłem swoją świadomość moich zdrowych wyborów żywieniowych, co między innymi przełożyło się na oszczędności w mojej diecie. Nie, odłóż. Dzięki wyrzuceniu cukru z mieszkania przestałem sięgać po niepotrzebne kalorie podczas wieczornych seansów, co przełożyło się na jakość mojego snu, poprawy samopoczucia oraz ogólnej koncentracji. Nie tylko stałem się bardziej aktywny i poprawiłem jakość swojej diety, ale czułem się, że po prostu jestem zdrowszy. Dzień dobry, moi drodzy. Znowu się wyspałem. Mega zadowolony. Wyrywanie się z cyklu spożywania cukru na 40 dni dało mi szansę, aby naprawdę cofnąć się i wziąć oddech. To było bardzo pouczające zobaczyć, ile cukru spożywamy na co dzień i jak wpływa to na nasze ogólne zdrowie i samopoczucie. Eliminując cukier z mojej diety, mogłem doświadczyć większego poczucia jasności i kontroli nad moimi wyborami żywieniowymi, dzięki czemu jestem po prostu zdrowszą i szczęśliwszą osobą. Wierzę, że detoks od cukru może każdemu uzyskać nowe spojrzenie na ich związek z jedzeniem i jego ogólny stan zdrowia. Dlaczego więc nie spróbować i przekonać się na własnej skórze? Zrób pierwszy krok w kierunku zdrowszego i szczęśliwszego życia i przekonaj się z pierwszej ręki o korzyściach płynących z życia bez cukru.